Wtedy zobaczyłem ich pierwszy raz. To gangsterzy. Gangsterzy. Powiedziałem sobie, że kiedyś będę jednym z nich. Prywatna impreza Orłów Pruszkowa w starych, dobrych czasach. Oto Pershing, wyrastający wtedy na lidera gangu. Zastrzelono go 5 grudnia 99 roku w Zakopanem. Budzik, wtedy członek zarządu grupy, odbywa 25-letni wyrok. Życie Andrzeja K., pseudonim Pershing, było trochę jak taniec. Lubił pokazywać się na imprezach w otoczeniu pięknych kobiet. Bywalec dyskotek, wyścigów konnych i zawodowych walk bokserskich. Prawie codzienny gość w kasynie hotelu Marriott. Łapczywie korzystał z uroków życia. Jeszcze nie przeczuwał, że w szeregach gangu narastał już bunt przeciwko niemu. Kiedy on się bawił, wrogowie knuli spisek. Planowali, jak go zabić i przejąć po nim władzę.